Serdecznie. Dzisiaj tak typowo, bo z reguły z drugiej strony kamery stoję, natomiast dzisiaj chcemy zaprezentować kolegom karton taki, który mamy przeznaczony do przenoszenia transportu gołębi. Karton jest troszeczkę inny od tych standardowo spotykanych na rynku, dlatego właśnie pozwoliliśmy sobie nakręcić film, jak on wygląda. Karton jest po prostu troszeczkę większy od normalnego takiego, którego jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy na jednego ptaka. Natomiast ten karton, podobny widzieliśmy kolegi Rainera Pittmana podczas dni otwartych, on właśnie zawsze zwraca uwagę na to, żeby te gołębie podczas transportu, przenoszenia miały zapewnione miejsce. I my sobie taki karton, tamten był niemiecki, my taki już mamy karton w Polsce zrobiony. Karton jest, wygląda w ten sposób. Co ciekawe, ja za chwilę pokażę, jak się składa, ale zobaczmy, on jest bardzo obszernie tutaj wyposażony w otwory umożliwiające swobodny przepływ powietrza. I co ciekawe, tak w środku wygląda dno tego kartonu. Jest to całkowicie inaczej niż w takich standardowych kartonach, gdyż jest dno, tak można powiedzieć, podwójne, bardzo mocne. Po złożeniu, jeżeli chcemy go ponownie złożyć, zdemontować, musimy tutaj wyjąć, także on jest bardzo sztywnym kartonem. I co ciekawe, widzimy, jak on jest bardzo, przez to, że jest taki obszerny, duży, to nawet można bez najmniejszego problemu wstawić do niego dwa gołębie. Taki karton, kiedy będziemy wysyłać gołębie pocztą na przykład, jest na pewno zapewni im bezpieczeństwo. I co jest też bardzo ważne, kiedy taki karton wykorzystujemy do transportu gołębi, to jest istotne, że wiadomo, możemy też wysłać w takich kartonach, które nie posiadają takiego uchwytu, ale kiedy na poczcie taki karton dajemy, przysyłka o nazwie, że żywe ptaki, ostrożnie, ten symbol jest bardzo mały i zdarzało się w tym roku w sezonie, koledzy mi tu sygnalizowali, że często gołębie, zwłaszcza przy takich dużych temperaturach, one zdychały, po prostu dochodziły do hodowcy, który takiego gołębia oczekiwał, już padnięte. To wynika też z tego, że kiedy, ja nikogo, broń Boże, z poczty nie obrażam, ale kiedy mamy kurierów, mamy osoby, które transportują i mają możliwość po prostu na takim kartonie coś postawić, no to wiadomo, że mogą nawet przez nie zauważyć tych opisów, że to są żywe zwierzęta, stawiają gdzieś w rogu, kolejnymi paczkami je przywalają niejako, przykładają i wtedy nie ma tej wentylacji. I w tym momencie gołąb no niestety ma szansę, że przeżyje mniejsze. Natomiast przy tego typu kartonach, kiedy używamy do transportu, prawdopodobieństwo, że pójdzie ten karton na dół, jest bardzo małe, gdyż na tym u góry nie idzie postawić za bardzo żadnej przesyłki, żadnej drugiej paczki, czyli z siłą rzeczy on te otwory, które służą do recyrkulacji powietrza, on ma u góry, z boku swobodny dostęp jest i wtedy one już nie będą, o tak wygląda od góry, zobaczmy o, w ten sposób. One po prostu mają bardzo ułatwione te, po prostu te cyrkulacje powietrza. Karton taki normalnie, kiedy sprzedajemy, jest w ten sposób, płaski. To tak samo jak wszystkie inne, ale co ciekawe, zobaczmy, jak go składamy. Tutaj nie musimy nic samemu tutaj składać, tylko starczy tylko, że o, jeszcze raz pokażę. W ten sposób go mamy na płasko, tak go tylko robimy i dno automatycznie, jeszcze raz pokażemy. O, Sebastian, o, tutaj ja tak wygnę, żeby lepiej było widać. O, i tak, o, otwieramy, on tutaj się nam rozkłada, wtedy tutaj tylko dociskamy, tutaj we specjalne wyżłobienie, które się tutaj znajduje, wchodzi to karton, który blokuje i mamy dzięki temu właśnie takie bardzo mocne dno. O, tak widzimy, teraz kiedy go złożymy, odegniemy, tak, to już jest tak samo jak we wszystkich innych typowych kartonach. Karton jest też wykonany z tekstury dużo wyższej gramatury, takiej sztywnej, mocnej, grubej, która zapewnia nam, że ten karton jest naprawdę wytrzymały. O, i tak wygląda karton po złożeniu. Tutaj też, co ciekawe, otwory są wszystkie od razu już bez dodatkowych tych, że palce nie musimy, tych papierków, które te zostały po otworach wrzucać. I tak właśnie ten karton wygląda. Możemy na przykład, jak ktoś chce, kota tutaj przewieźć, jakiegoś małego pieska czy coś takiego, ale oczywiście o pisklętach innym drobiu nie wspominam. Takie kartony będziemy mieli tutaj w sprzedaży u siebie na stronie. Też będzie można je kupić na targach, na stoiskach u Zbyszka Oleksiaka, tutaj u Sebastiana Ostolińskiego. I będziemy mogli też je nabyć u kolegi Waldka Wojciuka w Toruniu, tam w sklepie. Waldek wprawdzie stoiska nie będzie miał, ale u tych hodowców, tak jak powiedziałem, w Koziegłówkach u kolegi Zbyszka Oleksiaka, w Toruniu u kolegi Waldka Wojciucha, no i Sebastiana Ostoi tutaj w Czersku. Także zachęcamy wszystkich, jakby ktoś chciał się doinformować więcej o cenę kartonów, o to, o możliwość odbioru na targach, czy w ogóle po prostu zaopatrzenia się w nie. Także zachęcamy. Oczywiście się nadmieniam, że z uwagi na to, że karton jest ten troszeczkę innej jakości, solidniejszy, to też cena jest jego troszeczkę wyższa od takich standardowych kartonów. Także na razie dziękujemy i zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tego typu kartonem do transportu gołębi. Dziękuję.